Hej, cześć, mando wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Arma 3, gdzie przejdziemy sobie kampanię Wschodni Wiatr. W tym momencie zrobimy sobie misję Sytuację Normalną i postanowiłem, że będziemy zawsze robić jedną misję na jeden odcinek. Niektóre misje mogą być krótsze i wtedy odcinki będą krótsze, ale myślę, że taka forma będzie lepsza niż robienie kilka misji w jednym odcinku, ponieważ nigdy nie wiadomo, ile by to minut zajęło. Także w tym momencie przejdziemy sobie, tak jak mówiłem, misję Sytuacja Normalna. Siły NATO próbują się przegrupować, gramy na trudności żołnierz z włączonymi wieloma autosave'ami, czy tam po prostu save'ami. No i klikamy kontynuuj i zobaczymy, co się za chwilę będzie dziać. Czekamy tylko chwilę, aż nam się załaduje nasza mapa. Okej. W tym momencie chyba żadnej cutscenki nie będzie, tak jak w poprzednim odcinku. No i po prostu będziemy grać. Umierający człowiek to problem tych, którzy przeżyli. Thomas Mann. No, tutaj właśnie zawsze są jakieś takie anegdotki z życia różnych ludzi, którzy powiedzieli trochę w realu. No, jak widzicie, jesteśmy w tym samym lesie z sierżantem Adamsem. Nad nami leci helikopter. Ale go przepuścimy, tak jak tutaj właśnie powiedział sierżant. No i postaramy się dotrzeć do naszych sojuszników z NATO i postarać się coś tutaj zaradzić. Okej, lecimy z naszym sierżantem. Mamy iść mniej więcej tu, ale dobra, ja pójdę za nim. No, udało się właśnie przeżyć coś dla Lacey'ego. No dokładnie. Czyli musimy w tym momencie dołączyć do Bravo. Okej, także lecimy. No myślę, że mamy duże szanse tam dotrzeć. Miejmy tylko nadzieję, że żadnych kontaktów w lesie nie złapiemy. Chciałbym wyjąć broń. Okej, dobra. I włączyłbym może właśnie tryb gotowości, w razie czego. Tak na wszelki wypadek, to jest tak zwany chód taktyczny. Tak jak on właśnie teraz idzie, także ja pójdę tak samo. Ale on widzę, już też opuścił, to ja też opuszczę. Oho! Mina. No. Właśnie dlatego trzeba zachować odstępy, bo jeżeli ja bym był koło niego, no to też bym już nie żył. Nie, mam podnieść, nie mam podnieść radia. Zobaczmy, co on tu miał. Okej, dobra, weźmy sobie jego broń, bo tu mamy właśnie bardzo fajny... Bardzo fajną optykę. Zobaczmy jeszcze tylko, co tu mają. Mamy trochę granatów burzących. Weźmiemy je. Mini granaty również. Magazynki. Dobra, reszty chyba nie bierzemy. Zobaczmy jeszcze, bo chcę go przeszukać jak najbardziej. Dobra, mamy autozapis, super. Będziemy musieli teraz się przedrzeć do niego. Widzę, więcej ja mu nie miał, no, ale to nic. Dobra, mam tutaj jakąś podpowiedź, czyli 0, łączność, pod ósemką mogę, nie osobiste, tylko łączność, nawigacja. Tak. Musimy się udać tutaj. Okej, dobra, najpierw może tutaj dojdziemy. Najlepsza mina, myślę, na miny jest właśnie bieganie tak o. Od drzewa i zigzakiem. Wtedy jest mniejsza szansa na to, że po prostu nasz mina zahaczy. Dokładnie, czyli będziemy mogli się także spotkać z Falconem, czyli z marynarką. Dokładnie.
Czyli będziemy musieli się udać na spotkanie. Jednak najpierw pójdźmy znaleźć innych ocalałych i z nimi właśnie przejdziemy. Okej, czyli mam 10 minut, super. Oho, i słyszę chyba helikopter. Tego lepiej trzymać się teraz drzew i krzaków. Dobra, zobaczmy, jak tu dalej musimy iść. Musimy iść dalej tędy. Dobra. Tutaj jeszcze jako tako mamy las, gorzej potem. Przepatrzę sobie, czy nie mam gdzieś tam jakichś kontaktów. Okej, okay. No widzę, gówno widzę. Dobra, na razie żadnych przeciwników gdzieś tam na wzgórzach. A, widzę, sorry. Mam przeciwnika. Czekamy, weźmiemy, złapiemy oddech. Okej, okay, super, zdjęty. Zawsze ich już lepiej z dystansu wyhaczyć. Aha, mam tam następnego. Zobaczmy, nie widać go na razie. Okej, okay, mam go. Aj, nie dostał. A myślałem, że znowu trafię ładnego headshota, tylko że on niestety już się zaczął przemieszczać i dlatego go nie trafiłem. No ale dobra, tu właśnie nie będzie już tak łatwo, ponieważ jest to misja, gdzie jesteśmy sami i tutaj naprawdę będzie ciężko. Mam nadzieję, że ta misja nam za długo nie pójdzie i że uda mi się w miarę ogarnięcie strzelać. Okej, okay, może kucnijmy właśnie. Już tak widzę, jestem kucnięty. Poszukajmy go. Bo nam tu jednak trochę wadzi. W przejściu. Też wie, gdzie mam się udać. Nie widzę mojego markera, ale to nic. Dobra, przejdźmy. Aha, tam, dobra, jeszcze 300 metrów. To jest teoretycznie niedużo, ale jednak to jest dużo. Okej, okay, dobra. A, ostrzał. Skąd? Ale jestem mocno rozstrzeliwany. Cholera. Zdecydowanie z nadprzeciwka. Już się boję wychylać. O, widzę jednego. Chyba, może to kamień? Nie wiem. Ogólnie jestem pod bardzo ciężkim ostrzałem. Nie wiem do końca skąd. Okej, mamy jednego przeciwnika. Okej, super, zdjęty, ale ja też dostałem. Nie wiem skąd, tak jak mówię, do mnie strzelają, to nie jest za fajne. W sumie póki stoję za tym drzewem, jestem chyba w miarę bezpieczny, gorzej jak wyjdę. Chociaż chyba go zabiłem. I to on do mnie tak napierdzielał. Dobra, zapiszę i przejdę dalej. Bardzo przydaje się mieć nieskończoność zapisów, bo wtedy jednak jest lepiej. Łatwiej. Niestety zostałem trafiony i trochę gorzej mi się biega. Też jestem ostrzeliwany skądś. Nie wiem do końca skąd. Oho, dobra, już wiem skąd. Aha, dupa. Nie zabiłem go i tak trochę lipnie. Okej, super, jednak go trafiłem w końcu i zabiłem. Przydałoby się go przeszukać. Ale nie ma na to czasu. Trudno, pobiegnę tam ranny. Okej, biegniemy. Miejmy nadzieję, że nas nie wyhaczy helikopter. Za chwilę w tych krzakach zapiszę sobie grę. Tak jak mówię, miejmy nadzieję, że tu żaden helikopter nas nie wyhaczy, bo go słychać. Dobra, zapiszmy. Bo w sumie na razie mi ta misja dobrze idzie, jeszcze ani jednego zgonu. To jest naprawdę bardzo dobre, jak na tą misję. Uwierzcie mi, ja wcześniej się z nią tyle jebałem. Dobra, widzę już, że we mnie strzelają, ale nie mogą trafić, także to jest jakiś plus. Może uda nam się przesprintować w sumie. To jest czasami bardzo dobra taktyka właśnie, udać się przesprintować. No i widzicie, już praktycznie jesteśmy na miejscu. Miejmy nadzieję, że już nas nic nie zaskoczy. Pójdźmy trochę bardziej naokoło, bo z tego co pamiętam, właśnie tam są przeciwnicy. Ale jako, że jestem na kłódkach, to mnie ciężej trafić. I mam nadzieję, że uda mi się tam już dobiec. Spotkamy się wtedy z naszą ekipą. Okej, okay, biegniemy. Zapisać chciałem, ale to jest za dobry pomysł, bo zostaję ostrzeliwany. Tak. To było dobrze, że nie zapisałem w sumie, bo i tak bym tutaj ginął. Ale w sumie to dobrze mi na razie poszło. No tak jak myślałem, właśnie tamci mnie zdjęli. Dobra, okej. Okay. Wczytajmy ten save. Nie jest on daleko. Także miejmy nadzieję, że nam się uda. I znowu spróbujemy jednak przesprintować. Myślę. No, bo tak jak mówię, ocalali są niedaleko. Dobra, biegniemy. Miejmy nadzieję, że nam się uda. I że tym razem nas nikt nie trafi. Bo wcześniej mogę mieć duże szczęście, że mnie tak długo nie trafiali. Ja w tym momencie już mogę takiego szczęścia nie mieć. I mogę za chwilę zginąć, ale to już szczegóły. Dobra, okej, okay, biegniemy. I gdzieś tu postaram się za chwilę schować. Dobra, pobiegnę jeszcze bardziej naokoło. Oho, no właśnie, o tym mówiłem, że mnie zaraz zaczną trafiać.
Ale tak jak mówię, pobiegnę naokoło, tam widzę jakąś ciężarówkę, co nie jest za dobre. Ale tak jak mówię, jeżeli ich tutaj obiegnę, to może wtedy będę miał większe szanse. Dobra, zapiszmy. I postaramy się teraz w tym momencie przebiec. Zobaczymy, na ile nam to wyjdzie. Także biegniemy, biegniemy, biegniemy. Mógłbym wstać, ale myślę, że na kuckach będę bezpieczniejszy. Okej, dobra, jestem w sumie teraz na otwartym polu. Jest... Widać mnie teraz jak na dłoni, ale już widzę naszych. O, tylko biegnij, biegnij. Nie, nie. No nie, już tak blisko, tak daleko. Kto mnie zabił? No zapewne tamci. Mają mnie tutaj jak na tacy. Gdybym nie został tak mocno postrzelony, to bym dobiegł, ale już nie mogłem sprintować, bo zostałem ranny, no i... I tak to wyszło. Dobra. To co, jeszcze raz, no nie? Dobra, biegniemy. Mogłem spróbować wstać albo się przeczołgać, ale myślę, że to jest niepotrzebne. Błagam, nie trafcie mnie. Miejcie większego zeza! Błagam. Wiesz co, położę się. Spróbuję się przeczołgać. Nie, dobra, to był zły pomysł. Tutaj trzeba mieć, w tym momencie już widzę farta, bo inaczej nie przebiegnę. Na pewno tamci mnie zestrzeliwują. No ale bardziej ich nie obejdę. A zestrzel... Nie wiem, czy ich zestrzelę. Sam. Spróbuję, ale... Nie, no to jest raczej niemożliwe, żebym ich zabił. Ale spróbuję się położyć i jakoś do nich wycelować. Bo najgorzej to się do nich wycelować. Bo oni są w kompletnie złym miejscu do tego. Przeturlam się. No właśnie, oni są tam... Oni mają lepszą znacznie pozycję ode mnie. Patrzmy jeszcze. Okej, coś tam widzę już, ale też nie za dużo. Nadal nic. He, gdzie oni są? Nie wiem, czy się nie spróbowałeś właśnie przyczołgać. Aha, oni są jeszcze dalej za tym wzgórzem. Okej, dobra. Okej, dobra, padnij. No, wyhaczyli mnie, tak jak już mówiłem, ale może... Nie, nie uda mi się. Nie ma opcji, nie uda mi się przejść. Raczej, no. Dobra, trzeba mieć farta i liczyć na to, że przesprintuję, czyli jeszcze raz. Spróbuję może jeszcze bardziej naokoło. Wtedy będę na pewno dalej od nich, dzięki czemu nie będą mogli mnie tak łatwo trafić. Jak grałem w to sam, no to mi się właśnie takich udało trochę ominąć naokoło. Okej, teraz jestem trochę na wyższej pozycji, ale jestem dalej, także mogą mnie już tak łatwo nie trafić. Nie! Kurde, no czemu się on tak męczy szybko? No nie! To jest nie fair. Powinieneś dalej biec, a nie ty kurwa tutaj na środku drogi się zatrzymujesz. Biegnij dalej! Ja rozumiem, że to tylko gra, no ale kurde, bez przesady. Rozumiem, że jesteś ranny w ogóle, ale bez przesady, no. Nie przesadzajmy. Przejdę za tą górkę może. Zobaczymy, co tam będzie się działo. I tam spróbuję. Może najpierw też chwilę odpocznę. Nie, dupa, wraz mnie wyhaczają. Jestem już tak naprawdę pod takim ostrzałem, że masakra, ale tutaj mamy lekkie zagłębienie, czyli trafić mnie nie mogą. Raczej. Spróbuję się z nimi może wymienić ogniem, to coś nam może da. Okej, mam lepszą pozycję teraz od nich. Tylko, że teraz to ja jestem zmęczony. I tak łatwo... O Boże, ich tam aż trzech jest. No i dobra. Liczmy na fart. Nie. Fartu tutaj nie ma mowy o czymś takim jak fart. Nie. O mój Boże, ale będzie pierdolenia się. Toż to się nie da tak. No cholera. Dajcie przebiec, ludzie. Nie wiem, chyba że chwilę odpocznę. Dobra, chwilę postoję. Miejmy nadzieję, że nasza postać odpocznie. Niestety tutaj nie mam podglądu na naszą statystykę właśnie tego. No ale to nic. No nic, czekamy, 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 aż nasza postać odpocznie. No już jesteśmy tak blisko, a tak daleko. No 130 metrów musisz przebiec na pełnym sprincie. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. W tym momencie będziemy trochę bardziej ożywieni. No i biegniemy. Nie wiem, czy by nie wstać. No to myślę, że jest jeszcze gorszy pomysł, bo wtedy mnie jest jeszcze łatwiej trafić.
A, widzicie, widzicie? Udało mi się chyba. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że już mnie nie trafią. Jeżeli mnie trafią, to trochę bieda. Ale dobra, okej, okay, udało się. Yep. Not that one. The old one next to it. Old one next to it. Got it. Out. Dobra, ostrzeliwują mnie cały czas, no ale tu już jestem bezpieczny. Dobra, musimy się z nimi spotkać. Witam was. Dobra, siema, nie? No, super, tam ci sobie już odpuścili, ponieważ tak jest skryptowana pewnie misja. No i dobra, te w tym momencie musimy udać się przez las aż tutaj. To jest trochę daleko. I po drodze podejrzewam spotkam paru wrogów, ale w tym momencie zapiszemy, ponieważ udało nam się przejść dalej. Dobra, idziemy za kapitanem. No, tak, nie. Tak, idziemy chyba za Lacy'm chyba. Chyba, nie jestem pewien, ale chyba tak. Ja jestem ogólnie ranny, przydałaby mi się pomoc, ale oni chyba żadnych bandaży nie mają. Aha, strzeliwują nas. Into the forest. You got a problem with forest, Carrie? Tia. I just haven't had that much luck with him today. No jak widzicie, nasz Carrie tutaj dosyć mocno dyszy. Bo jest ranny, zmęczony i w ogóle, czyli nie, ogólnie nie za przyjemnie. Mam iść ogólnie na tamtym skrzydle, ale ja wolę się trzymać za nimi. Bo tak myślę, jest lepiej. Mamy 1,5 kilometra do przejścia. Masakra. Ale na szczęście idziemy lasem, no to miejmy nadzieję, że nam się to uda. Nawet na Bornholmie to tyle, to się biegnie dosyć długo, z 5 minut. A tutaj jeszcze, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zmęczeni, obciążeni, mamy także pewnie niedługo wrogów. To już w ogóle jest masakra. Dobra, oni wyszli, przeszli na chód taktyczny, ale ja wolę na razie nie przychodzić na chód taktyczny. No, postaram się tutaj w miarę trzymać osła, niech oni się zajmą eliminowaniem wrogów. Ja tu jakby co, tylko będę pomagał. Okej. Okay. Szkoda, że jestem ranny, to jest w sumie największy minus. Ale postaram się wyciągnąć coś z wrogów, jakąś apteczkę, czy coś. Najlepiej jakbyśmy jakiegoś medyka zabili. Okej, okay, słyszymy samolot, ale jesteśmy w lesie, to nie powinno nas wyhaczyć. Lecimy, lecimy. 1-3 kilometra. Zapiszmy grę. Okej, okay, muszę już nadpisać jakiś zapis, ale to sobie nadpiszę, żaden problem. Okej, okay, no i lecimy dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek znowu nie wyjdzie taki długi, że się będzie wrzucał bardzo długo, ale to nic. To jest, mówię, to jest arma, tutaj jednak jedną misję można powtarzać i powtarzać i długo, długo jej nie zrobić. Co mogliście zauważyć teraz, bo po prostu, żeby przebiec przez ulicę, musiałem się tyle pieprzyć, no nie? No i w sumie to tak trochę lipnie. Aktualnie wrogów nie widzę, chociaż słyszę jakieś strzały, przez chwilę słyszałem przynajmniej. Mam nadzieję, że też nie ma echa, jeżeli chodzi o grę, ponieważ mam też, wiecie, gram na głośnikach i może czasami być, bo nie mam za cicho głośników, ale chcę dobrze wszystko słyszeć, bo czasami to przeważa nad życiem i śmiercią. Na razie żadnych kontaktów nie widzę, to bardzo dobrze, ale z tego co pamiętam, to tu jednak kontakty będą. O ile oczywiście dobrze pamiętam, bo mogę się w zupełności mylić, no i... No i po prostu tutaj żadnej walki nie będzie, chociaż to jest chyba raczej mało prawdopodobne. Mógłbym w tym momencie przyspieszyć czas, ale trochę się boję. Dobra, nadpiszę sobie znowu grę. Tak jest. Tak. I najwyżej włączę przyspieszenie czasu, no dobra. Bo jak widzicie, możemy włączyć fizyczne czterokrotne przyspieszenie czasu, które jest dostępne właśnie w systemie Physics. Czyli takim dodatku od NVIDII, do którego mogą wykorzystywać właśnie studia, żeby tworzyć realną fizykę, to jest tak samo wykorzystane w Kerbalach. I właśnie dlatego w Kerbalach mamy maksymalnie czterokrotne fizyczne przyspieszenie czasu, no nie? Okej, okay, dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ja aktualnie w ogóle nie sprintuję i myślę, że to jest dobra. Będę bardziej wypoczęty, ty. 900 metrów. Aha, i mam kontakty. Dobra, spoko. Kucamy. I raczej oddamy im pole manewru. Jest chuj głośno. Okej, okay, dobra.